Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania na Planszy i chcę Wam się opowiedzieć na temat gry Bohater do wynajęcia. Jest to ta mała seria dwóch pionków, wydawnictwo Yellow, oryginalny wydawca, aczkolwiek tutaj jeszcze jest TMG amerykańskie. Gra autorstwa Kuro, od 3 do 5 graczy, to bardzo ważne, że minimalna liczba graczy to 3, czas rozgrywki to około 30 minut. W tym niewielkim pudełeczku mamy talię kart, która składa się z bohaterów. Mamy ich 7 rodzajów, czyli mamy wściekłego kurczaka, piromana, wiedźmę, tresera psów, czarnego rycerza, sierżanta oraz czarodzieja. Idea gry jest taka, że wyruszamy w jakąś tam podróż i przed wyruszeniem w podróży trzeba oczywiście stworzyć własną drużynę. Wygrywa ta osoba, której uda się mieć zatrudnionych 6 z 7 właśnie bohaterów, tych, których tutaj widzicie, lub ta osoba, która na koniec gry, jeżeli nikt nie spełni tego warunku wcześniej, ma ich przed sobą wyłożonych najwięcej. Oprócz talii kart, w której mamy oczywiście właśnie tych bohaterów, każdy z graczy otrzymuje kartę pomocy. Karta pomocy wygląda w ten sposób, że mamy informację, jak przygotować grę do... jak przygotować się do rozegrania gry oraz jak przebiega sama rozgrywka. I tak naprawdę na tej karcie pomocy mamy wszystko, co należy zrobić. Po pierwsze, tasujemy karty bohaterów. Każdy z graczy rozpoczyna w ten sposób, że dwóch z nich kładzie przed sobą, czyli rozpoczyna z jakimś początkiem tego, co będzie zbierał. Ważne jest to, że muszą być te kopie różne, czyli nie można mieć dwóch takich samych bohaterów. W tym przypadku wiedźma i sierżant. Jedną kartę odkrywamy w taki sposób, żeby była ona położona obok stosu dobierania. Każdy z graczy otrzymuje 5 kart i możemy przystąpić do rozgrywki. Gracz rozpoczynający czyta informacje na karcie. Każda karta ma 3 rodzaje informacji. Po pierwsze, ma swoją nazwę oraz numer. Numer jest po to, żebyśmy wiedzieli, że nie mamy jedynki. Jeżeli ktoś inaczej układa karty, mamy wiedzieć, że wściekłego kurczaka już mamy. Jest to numer jedynka. Każdy bohater ma własną specjalną zdolność. Akurat na przykład wściekły kurczak ma anuluj zdolność innego gracza, wiedźma ma odnów bohatera, a na przykład sierżant podejrzyj kartę tułaczy. I bardzo ważna informacja, to informacja tutaj, czyli mamy 3 lub niższa, lub na przykład tutaj 3-5. Jest to informacja dla gracza wychodzącego w danej turze. Gracz, który będzie rozpoczynał grę w swojej turze, ze swoich kart, musi zagrać kartę tułacza, która spełnia ten warunek, czyli ma wartość 3 lub niższą. Patrzę na swoją rękę i muszę wybrać kartę, która spełnia ten warunek. Jeżeli mam więcej niż jedną taką kartę, to oczywiście mogę sobie wybrać. Ja nie mam takiej możliwości i w sposób tajny wybieram kartę w ten sposób. Jest to karta tułacza. Przekazuję ją kolejnemu graczowi i ten gracz bez podglądania tej karty musi decydować, czy chce przyjąć tego bohatera do swojej drużyny, mając taką informację, że jest to karta 3 lub niższa, czy przekazać ją dalej. Jeżeli decyduje się ją przyjąć, powiedzmy, że to jest jego ręka, to odkrywa ją i umieszcza ją tutaj, tak? Czyli umieszczam sobie ją przed sobą. Jeżeli ta karta, to załóżmy, że zagrywam kartę tułacza, on decyduje się odkryć, ale ta karta już znajduje się przed nim, to obie karty spadają, czyli nie włączamy tego bohatera do swojej drużyny. Czyli karta przychodzi do mnie i ja na podstawie tego, co tu wiem o tej karcie, decyduję, czy chcę ją wziąć, czy chcę ją przekazać. I teraz druga bardzo ważna rzecz. Zanim to zrobię, mogę właśnie sobie zagrywać akcję, czyli mając tych swoich bohaterów, mogę sobie je tapować i wykonywać akcje. I na przykład jedna z akcji pozwala mi podejrzeć tę kartę. Mogę też, zanim zdecyduję się na wzięcie karty, wybrać jedną z kart ze swojej ręki, przekazać ją graczowi, który wychodził i spytać się, czy to jest karta o takim numerze. Tak? Jeżeli on mówi, on musi odpowiedzieć mi prawdę. Jeżeli powie mi tak, i na przykład ja wiem, że to jest nie jedynka, mogę wtedy zdecydować się na podebranie. Mogę też w ten sposób blefować różne rzeczy. Ważne jest to, że ta karta, którą podaję, spada na discard, czyli w następnej rundzie będę miał
krótszą rękę. Jeżeli żaden z graczy, który otrzymał kartę tułacza, nie zdecyduje jej się przyjąć, może być taka możliwość, to gracz, który ją zagrał, musi ją zwyrować u siebie i musi ją wyłożyć przed siebie. Druga sytuacja, która może się zdarzyć, załóżmy, że mam taką sytuację, że jest wściekły kurczak, ja muszę zagrać kartę tułacza, ale nie mam takiej karty o takiej wartości, czy nie mam karty 3 lub niższe. Wtedy ciągnę pierwszą kartę z góry, podglądam ją, żeby wiedzieć ewentualnie, gdyby ktoś mnie pytał, jaką przekazuję, i tą kartę przekazuję. Wtedy ona, to jest jedyny moment, w którym nie musi spełniać tego wymogu. I tak jak powiedziałem, gramy tak do momentu, aż któryś z graczy będzie miał 6 różnych bohaterów, lub kiedy wyczerpie się stos, wtedy patrzymy, kto z nas ma największą liczbę bohaterów. Ta osoba wygrywa i możemy rozpocząć kolejną rozgrywkę. Także jak widzicie, bardzo proste zasady. Wszystkie specjalne akcje są wypisane na kartach. Trochę blefujemy, trochę kombinujemy i chcemy być jak najlepsi. Bohater do wynajęcia, wydawnictwo 2 Pionki. Ja dziękuję Wam za obejrzenie filmiku i za posłuchanie zasad do tej gry. I oczywiście Was zapraszam do recenzji w kolejnym filmiku, gdzie właśnie zajmujemy się grą Bohater do wynajęcia. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia.